Cześć, z tej strony Rafał, wciąż w drodze. Dziś mam dla Was kolejną recenzję jednoosobowego namiotu, tym razem MSR Freelight 1. Zapraszam. W zeszłym tygodniu pokazywałem Wam namiot Tarptenta i to był namiot typowo przeznaczony do rozstawiania na kijkach trekkingowych. Więc idealna opcja dla wszystkich, którzy i tak chodzą z kijkami trekkingowymi i planują wybrać taki namiot, żeby nie musieć dublować sprzętu, czyli zabierać kijków trekkingowych do chodzenia i dodatkowo zabierać jeszcze namiotu, który z masztami, z typowymi dedykowanymi masztami, który będzie cięższy niż namiot, który by zabrali do rozstawiania na kijkach trekkingowych. Natomiast dzisiaj mam dla Was namiot z dedykowanymi masztami MSR Freelight 1. MSR-a już recenzowałem i to była Hubba Hubba NX dwuosobowa. Natomiast dzisiaj jednoosobowy namiot z serii Freelight, idealna opcja na przykład dla rowerzystów, no bo my jakby nie zabieramy ze sobą kijków trekkingowych, bo i po co, jeżdżąc na rowerze, a potrzebujemy za to namiot, który będzie miał właśnie specjalne, dedykowane maszty. Pamiętacie Tarptent? Z zeszłego tygodnia on ważył dokładnie 964 gramy, natomiast Freelight, on sam z siebie, i mam go tutaj, to jest taki namiocik. To nie jest oryginalny worek, bo przy Hubba Hubba, pamiętacie, jak się rozpływałem nad tym ich workiem takim szeroko otwieranym i dodatkowo z paskami kompresyjnymi, on jest super i jest też oryginalnie dodawany do Freelighta 1. Natomiast nie oszukujmy się, on trochę waży. I przy dwójce, kiedy ta złożony namiot dwuosobowy jest całkiem spory, on się świetnie sprawdza, a jednocześnie dobrze kompresując ten namiot i bardzo wygodnie się ten namiot do niego wkłada, jednocześnie przy wadze całego namiotu, no powiedzmy sobie szczerze, że ten nieco cięższy worek, po prostu jego dodatkowa masa, no nieco niknie. Natomiast przy tym namiocie no to niestety wydaje mi się, że ten świetny worek, który cały czas uważam za naprawdę genialny i najlepszy na rynku, jaki firmy mogły wymyśleć, no to jest taki overkill, tak? Trochę. Więc ja sobie sam uszyłem taki bardzo prosty woreczek, zaciągany tutaj na sznurek. On jest wykonany z tkaniny o wadze 19 gramów na metr kwadratowy, więc nie waży praktycznie nic. Malutki stoperek, cienka linka z dynemy. I to jest to, i ten pakunek mi się idealnie mieści w sakwę, ten tak zwany frameback. Idealnie po prostu na poziomo, do tej górnej jakby komory. Natomiast tutaj oddzielnie w oryginalnym worku mam też maszty, które nie mieszczą mi się na długość tak tutaj, ale mieszczą mi się idealnie wzdłuż tej skośnej rury ramy. Stąd takie rozdzielenie. I teraz pamiętacie, Tarptent, on waży dokładnie 964 gramy bez masztów. Natomiast tutaj mamy 695 gramów, waży ten pakuneczek, 695, i dodatkowo maszty w pokrowcu ważą 287. Całość wciąż poniżej kilograma. Bierzemy się za rozstawianie w takim razie MSR-a Freelight 1. Dobra, pokażę Wam w takim razie co nieco z bliska. Przede wszystkim to od razu, co zauważymy i co nam się będzie różniło od Hubby, którą jakiś kilka miesięcy temu omawiałem, to jest przede wszystkim maszt. Maszt, widzicie, tutaj jest Y. Łącznik jest trochę inny, jest nieco ładniejszy, jak widzicie. Później ten maszt sobie idzie, jest oczywiście standardowa tutaj poprzeczka. I później on sobie idzie i tutaj jest wstępnie wygięty. Widzicie, to nie jest tak, że ten maszt jest krzywy, on taki ma być. Jest wstępnie wygięty. Czyli jakby w tym, po drugiej stronie nie ma tego Y, jest tylko z jednej strony. No, po prostu redukcja trochę wagi.
Natomiast tutaj, żeby nieco jednak powiększyć tą przestrzeń z tego powodu, że tego Y tutaj nie ma, to MSR zastosował takie, widzicie, takie trójkąty, które nieco tą podłogę podnoszą. Jeżeli chodzi o montaż masztów, to nie różni się on niczym od huby, czyli mamy wciąż tutaj takie bardzo fajne płytki po tej i tutaj też po tej stronie identyczne, takie jak znacie z huby. Więc montujemy stelaż i zaraz Wam pokazuję w takim razie, co będzie dalej. Montaż samego stelaża, znaczy sypialni do stelaża, jest identyczny, tak jak w hubie. Mamy tutaj też te klipsy i po prostu wpinamy je tylko w maszt. Widzicie, jest identyczna opcja tak jak w hubie, czyli najpierw rozkładamy samą sypialnię, później narzucamy tropik. Nie jest tak jak w Tarptencie, gdzie rozkładaliśmy tropik razem z sypialnią. Plusy, minusy. Wiadomo, plusem takiej konstrukcji jak ta jest to, że możemy sobie rozłożyć samą sypialnię w krajach, gdzie jest bardzo gorąco i w zasadzie nie grozi nam to, że spadnie deszcz, a z drugiej strony na przykład grożą nam wszelkiego rodzaju owady czy po prostu jakieś stworzenia, które sobie pełzają czy chodzą po ziemi, na pustyni, skorpiony, cokolwiek. Tarptenta tak nie rozłożymy, natomiast z drugiej strony tam, gdzie mocno pada, to jak najpierw rozłożymy samą sypialnię, to tutaj nam już deszcz na nią pada i nam ją moczy i dopiero później narzucamy ten tropik na wstępnie mokrą sypialnię, więc kto co lubi, co komu na czym zależy. Dobra, narzucamy tropik. Ok, mamy rozstawionego Freelighta 1. Nie da się ukryć, ja wiele razy rozstawiałem już hubę, więc wiedziałem mniej więcej z czym to się je. Natomiast, no nie wiem, jakieś takie moje odczucie, że rozstawianie tego namiotu było dużo łatwiejsze niż Tarptenta. To jest przede wszystkim kwestia konstrukcji samonośnej oczywiście tego namiotu. Niektórzy piszą, że to jest no w pół samonośna, no ale ja twierdzę, że to jest jednak. Ona po prostu jak jest nieprzyszpilona, to ta podłoga się układa tak średnio, ale można spać. Więc według mnie to jest konstrukcja samonośna i tyle. Zobaczmy w takim razie sobie z zewnątrz, jak wygląda taki Freelight. O, tutaj mamy naszego Freelighta. Widzicie, co tutaj się dzieje od razu? Widzicie to? Akurat rozłożyłem tak idealnie, że tutaj w bok wieje wiatr. Zobaczcie, jaki ten Freelight jest ścięty tutaj. Tutaj jest przedsionek i wejście, a tutaj on jest ścięty, więc tutaj mamy taki dodatkowy, o proszę, element, który będzie nam tą ścianę oczywiście tutaj naciągał i trzeba go zdecydowanie stosować. Zdecydowanie. Co to jest takie? To są chyba złożenia. Jakość wykonania, no to na poziomie MSR, no tutaj nie ma co się oszukiwać, jest dużo lepiej niż jeżeli chodzi o Tarptenta. Tutaj mamy też odciąg dodatkowy, od tej strony również zdecydowanie warto go stosować. Ja planuję ten namiot zabrać na najbliższy swój wyjazd, tam w miejsce, gdzie będzie dość mocno wiało, więc zdecydowanie zastosuję dodatkowe odciągi i dodatkowe śledzie czy szpilki. No tutaj niczym, tak jak mówiłem, nie różni się specjalnie od huby. Mamy tutaj te regulatory, mamy tutaj te płytki ładne, mamy tutaj też regulacje, tak. Możemy sobie naciągnąć tutaj, możemy sobie troszkę naciągnąć tutaj, tak żeby ta podłoga była ładnie napięta. Pierwsze co, tak jak mogliście sobie szybko dodać wagi masztów i samej szmaty, tak powiedziawszy, to ten Freelight waży praktycznie tyle samo,
co tarp tent, tylko że Freelight ma maszty. Więc oczywiście na pierwszy rzut oka mamy tutaj zdecydowanie cieńszą tkaninę tropiku i zdecydowanie cieńszą tkaninę, jeżeli chodzi o sypialnię, powiedziałbym, że o połowę. To jest naprawdę bardzo, tutaj no ta tkanina jest już naprawdę tutaj bardzo cienka, bardzo cieniutka. Tak na moje, tak jak dotykam, to jest jakieś 25 gramów, 30 gramów, coś takiego, więc no praktycznie połowa tego, co daje tarp tent. Co jeszcze można by Wam tutaj pokazać? Te systemy, których nie ma w hubie, tutaj troszeczkę dzięki tym systemom MSR-owi udało się odchudzić ten namiot. Patrzcie na to. To jest przede wszystkim to. Te ściągacze tutaj, widzicie? O. Tutaj mamy te ściągacze i od tej strony też mamy tutaj te ściągacze, widzicie? Tutaj akurat ściągacza nie ma, to jest ta część podłogi, natomiast to jest ta część od tropiku i tutaj ten taki dodatkowy ściągacz tylko na zasadzie cienkiego sznureczka jest. Dobra. No nie, zdecydowanie jakość i dbałość o szczegóły jest zdecydowanie większa niż w tarp tencie. Tutaj mamy choćby zaokrąglane rzepy. No to o czym świadczy. Więc odpinamy. Zamek YKK i zdecydowanie grubszy niż jest w tarp tencie. Tam była trójka, tutaj mamy piątkę. Dostałem się nie od tej strony, z której powinienem. Ta część tutaj powinna być na stałe, a ta część tutaj jest odczepiana, a świadczy o tym choćby to. Że to z tej strony jest uchwyt na zrolowany tropik. Tak jak w tarp tencie, tam były po prostu takie zwykłe sznureczki, zwykłe gumki. No tutaj mamy przetyczkę plastikową, więc też jest lepiej, choć ciężej. Od razu, co też zauważam, w tarp tencie było mniejsze wejście do namiotu. Tutaj jest zdecydowanie to D. Jest zdecydowanie większe. Pokazuję, jak to wygląda w środku. Mamy tutaj też, jak widzicie, D takie. No i wchodzimy do środka. Jest dłuższy, to na pewno, ale sypialnia jest bardzo cienka. Zobaczcie, jaka sypialenka. Prześwitują po prostu liście. Jest bardzo cienka. Trzeba na nią będzie zdecydowanie uważać. Co my mamy tutaj? Tutaj mamy dość solidne wzmocnienie. No tutaj jest dość duże napięcie w tym miejscu na tkaninę, więc dobrze, że takie coś powstało. Miejsca. No jest zdecydowanie dłuższy niż tarp tent, natomiast na szerokość jest praktycznie to samo. Tutaj mamy te takie, które dość mocno się naciągają w tym miejscu. Zauważam od razu tą różnicę w stosunku do huby, gdzie tutaj właśnie te Y było i było zdecydowanie więcej miejsca. Oczywiście biorę poprawkę na to, że tamten namiot był dwuosobowy, ten jest jednoosobowy, ale tam było więcej miejsca. No tutaj jeszcze, jak widzicie, jest od moich butów trochę przestrzeni. Później tutaj jestem ja, od głowy też jest jeszcze trochę miejsca, dodatkowo tutaj jest jakaś, a jest kieszonka, tutaj standardowo dla MSR-a można sobie coś podwiesić, tu i tu jeszcze, więc jakby ktoś się uparł, to można sobie powiesić pranie, chociaż w takim małym namiocie, no nie wiem, czyli tak. Oprócz tego mamy tutaj jedno wejście. W tarp tencie były dwa. W
hubie. Oczywiście były dwa, bo to jest namiot dwuosobowy, więc normalne. Zobaczcie, ta dbałość o szczegóły, te ósemki tutaj mamy. Tak samo jak było w hubie. Stelaż dodatkowo, tak jak tutaj widzicie, może być jeszcze przytwierdzony rzepami. No i chyba warto to robić, żeby się ładnie układał. Przedsionek jest spory. Przedsionek jest spory. O. I spokojnie można tu gotować. Ja bym tu zmieścił wszystkie swoje sakwy rowerowe prawdopodobnie. Zamek. Tutaj mamy trójeczkę. Tutaj mamy trójeczkę w tym. A w tropiku mamy piąteczkę, jeżeli chodzi o zamek. Wentylacja wydaje się być genialna. Tu praktycznie wszystko to jest siatka. Więc prawdopodobnie nie będzie z tym najmniejszego problemu. Obadam, przetestuję, to wam powiem. Aktualnie Freelight 1 to jest mój wybór. Nie potrzebuję dwójeczki. Jedynka jest optymalnym namiotem. Doszedłem do takiego wniosku i padło na Freelighta. Cena około 1400 zł w Polsce. Można wyrwać czasem taniej. No jak to namioty MSR-a, tak cena, cena jakość jest według mnie, cena jest wysokawa, ale to jest ponownie Stany, więc my tutaj płacimy nieco więcej za te wszystkie produkty, ale moim zdaniem to jest, jakość jest adekwatna do ceny. Jeżeli szukacie lekkiego namiotu, jeżeli szukacie samonośnej konstrukcji, czegoś, co prawdopodobnie sprawdzi się w nieco mocniejszym wietrze, przy nieco mocniejszym deszczu, czyli konstrukcja dwupowłokowa zdecydowanie, to chyba mogę polecić. Jeszcze nie miałem okazji sprawdzić tego namiotu, przetestować solidnie, będzie okazja i na pewno wtedy wrócę do was z testem. Natomiast aktualnie recenzja, przedstawienie konstrukcji i poddaję waszej dyskusji stopień, w jakim firma zdecydowała się zaoszczędzić na wadze. Czy zmniejszenie troszkę obszerności namiotu wewnątrz jest dobrym rozwiązaniem, czy zastosowanie tak lekkich tkanin jest dobrym rozwiązaniem, w jaki sposób ewentualnie ten namiot można odchudzić, to, że można mu zadać lżejsze szpilki, to oczywiście wiem. I już to zrobiłem, zamówiłem sobie tytanowe lekkie szpilki, o połowę lżejsze na sztuce niż te, które dodaje MSR, więc tutaj zaoszczędzę jeszcze około 20 gramów prawdopodobnie, czyli zajdę z tym namiotem do 950 gramów. To jest bardzo dobra waga, jak na namiot jednoosobowy. Namiot jest bardzo kompaktowy po złożeniu, tak jak widzieliście, idealna opcja według mnie, jeżeli chodzi o wyjazdy rowerowe w styl bikepacking, dlatego że fajnie mieści się do sakw, do takich małych sakw. To by było na tyle dzisiaj recenzji. Tak jak mówię, z testami w cięższej pogodzie na pewno do was wrócę. Prawdopodobnie nagram jeszcze jeden film i to pewnie będzie po mojej wakacyjnej wycieczce, na którą się właśnie szpeję. Tradycyjnie dziękuję za oglądanie. Zapraszam na bloga. Możecie sobie zasubskrybować, możecie sobie polubić film, jeżeli był ok. I co? I do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Cześć!